Cześć, witam cię serdecznie w kolejnym filmie, tym razem film poświęcony gitarce Harley Benton Extreme 84. Explorer, kształt Explorer, bardzo rasowo wyglądający, tak naprawdę świetnie wyglądający. Pokrótce, najważniejsze informacje o tej gitarze. Korpus mahoń, podstrunica palisander, gryf wklejany, set in. Kolor czarny. Przetworniki HBZ aktywne. No tutaj widzimy, że tutaj jest gniazdo na baterię z tyłu, bardzo fajnie. Dwie gałki, głośność, barwa, przełącznik trójpozycyjny na dole. Jeżeli mamy przełącznik na górę skierowany, to jest tylko z przetwornika przy mostku. Tak jest z dwóch, środkowa pozycja z dwóch przetworników idzie, a teraz idzie z tego przy gryfie. Zobaczymy, jak idzie, jak brzmi na przesterze. Uwaga, bo naprawdę dlaczego tak wzdycham i się zastanawiam. Odkąd wyszła ta firma na rynek, ja troszeczkę tak byłem sceptyczny do niej, sceptycznie nastawiony i trochę się bałem sprzętów tej firmy. Aż do momentu, kiedy faktycznie postanowiłem spróbować, postanowiłem zobaczyć, jak ona brzmi i przełamać się trochę. Tak więc rozwiewa wątpliwości samo granie. Uwaga. To był przetwornik mostkowy, teraz oba przetworniki. Teraz przetwornik tylko przy gryfie. Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Widać dość taką diametralną różnicę między brzmieniem, prawda, oczywiście mostkowego, a tutaj gryfowego. No gałka od barwy, tylko po prostu jakby nam faktycznie tak przyciemnia brzmienie. Przetwornik tylko gryfowy. Gałka od barwy na zero. Przetwornik gryfowy. Teraz barwa na maksa.
Barwa na 0, przetworniki oba. I teraz oba przetworniki równocześnie, gałka barwy na maksa. I teraz barwa na maksa. Trzeba przyznać, że naprawdę brzmi bardzo fajnie. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało na czystym kanale. Gryfowy przetwornik. Oba równocześnie, barwa cały czas na maksa. Teraz przy mostku. Zobaczmy, jak jest z barwą teraz na minimum, czyli teraz przetwornik gryfowy, barwa na 0. Oba przetworniki równocześnie, barwa na 0. Przetwornik przy mostku, barwa na 0. Brzmi naprawdę bardzo fajnie i muszę przyznać, że nie zawiodłem się. Bardzo mi się podoba kształt Explorer ogólnie, zawsze o takim marzyłem. Aczkolwiek trzeba przyznać, że gryf w chwyceniu, w uchwycie jest faktycznie taki gibsonowski, jest takie, takie zakrąglone C, nie, jak, nie D jak w Ibanezie, tylko taki typowy gibsonowski gryf. Set in, to jest super, że to jest po prostu wklejany gryf do korpusu. I gitara jest naprawdę niedroga, to trzeba przyznać jedno, gitara jest naprawdę niedroga, a wykonana super, brzmiąca naprawdę bardzo fajnie. Więc każdy, kto ma jakieś wątpliwości odnośnie Harley Bentona, to myślę, że rozwiałem je. Jedyne, co może powiedzmy troszeczkę jakoś tak być takim minusem, lekkim minusem, to jest to, że to nie jest główka
taka jak w typowym eksplorerze. Ja się fascynowałem zawsze eksplorerem Jamesa Hetfielda z Metalliki i on miał tam główkę w kształcie kija do hokeja, kija hokejowego, taki troszeczkę taki skośny, więc to jest jakby troszeczkę tak jedyny minus, ale to dla fana, prawda, Jamesa Hetfielda powiedzmy mogło być minusem. Generalnie gitarze daje ocenę od 1 do 5, to daje naprawdę ocenę 4 plus, albo nawet 5 minus, nie wiem, albo 5 w zasadzie, bo jestem naprawdę zaskoczony, bardzo jestem zaskoczony to pozytywnie tą gitarą, więc ode mnie to jest piątal. Na pewno brzmienia różne będziesz słyszeć często z tej właśnie gitary, bo filmiki nowe kręcę na tej gitarze. Dla ułatwienia, bo ona ma 6 strun, a nie 7, tak jak tamten mój czarny AXG, Flame AXG. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.